Więc ja zaczynałam jako tancerka disco dance. Od zawsze wiedziałam, że żeby je spełnić, będę musiała bardzo ciężko pracować, bo konkurencja jest ogromna. Strasznie kocham to, co robię. Ja nigdy nie myślałam o Eurowizji, tego nie planowałam. Czuję, że jestem w miejscu, w którym zawsze chciałam być. Miałam jakieś gorsze momenty wtedy, ale to już nigdy nie wróciło. I tak utożsamia się dalej z wizerunkiem Babe'a. Jestem dalej niedowakacjonowana. Dowakacjowana. Jeśli coraz przykrej. W ubiegłym roku Babe'a zachwyciła Europę. Jej debiutancki singiel Solo, otworzony już ponad 120 milionów razy na całym świecie. Dziś artystka wraca z nowym singlem, Cara Mia. I coś czuję, że to będzie kolejny hit na jej koncie. Blanka! Robi specjalny ruch, jeszcze raz Blanka w różowych rękawiczkach, gdzie po prostu jesteśmy match, jak się okazało. Matching. Róż dzisiaj rządzi. I miały być jeszcze srebrne buty, musimy o tym wspomnieć. Musimy o tym wspomnieć, nie udało się, ale się coś udało. Odwlecze, to nie uciecze. Zaczynając, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie, bardzo cieszę się na to spotkanie, bo przyglądam się uważnie temu, co robisz. Już tak naprawdę od zeszłego roku widać twoje postępy, widać to, co ty prezentujesz, to, co chcesz pokazać sobą i swoją muzyką. Więc raz jeszcze wspomnę, że bardzo dziękuję ci za przyjęcie tego zaproszenia. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi mega miło, bardzo mi się to podoba. No to bardzo się cieszę i cieszę się, że właśnie w takiej aurze i już wcześniej porozmawialiśmy, zacząć tę rozmowę o twoim nowym singlu, o twojej muzyce, o tym, co już zrobiłaś, to, co będzie. Ale na początku zacznę od czegoś, co przykuło moją uwagę już w teledysku i dzisiaj. Od tego serduszka tutaj. Czy to serduszko to jest właśnie twoja era Cara Mia? To jest moja era Cara Mia. Ja nie wiem, czy ono nie zostanie na dłużej generalnie, bo bardzo mi się podoba. I widzę, że moje fanki już sobie to malują i wysyłają mi foty, jak to mają namalowane. I to jest mega, mega cute. Bardzo mi się to podoba. Więc zobaczymy, może zostanie na dłużej. Ja powiem ci, że chciałem się przygotować, ale w domu tylko co miałem, to czarny długopis. I nie chciałem być czarnym serduszkiem tutaj, ale chciałem być w tej erze dzisiaj z tobą. Ale czuję tą erę, czuję ten numer i czuję to, że gdzieś tam to serduszko bije do ciebie, więc... Jesteś serduszkiem po prostu, prawdziwym ze mną. Tak, dokładnie. Więc tak naprawdę, zanim przejdziemy do twojego singla, o którym dzisiaj tutaj będzie bardzo dużo, ale chciałbym po prostu powrócić trochę do korzeni, do tego, jak to trochę się zaczęło. A przede wszystkim to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo media kreują twój wizerunek jeden. Tak. Fani. Jeden, a ludzie, których prywatnie znam, inny wizerunek. Tak naprawdę każde z tych zdań jest inne. Kiedy dzisiaj ciebie spotykam tutaj, sam mogę mieć o tobie zdanie jako o sobie. No i właśnie, dowiedziałem się od osób, które z tobą współpracują, że Blanka to jest taka, że jak przychodzi na spotkania, to musi być przygotowana, jest przygotowana, interesuje się wszystkim, każdy etap procesu powstawania twojej muzyki musi kontrolować. Czy Blanka jest control freakiem? Absolutnie tak, jestem absolutnym control freakiem. Zawsze mam ze sobą teczkę, co najmniej teczkę jedną, z wypisanym planem dnia, z wypisanymi rzeczami do załatwienia i tak dalej, i tak dalej. I po prostu checkpointami różnych rzeczy. Więc tak, jestem control freakiem i jestem pracoholikiem. A słyszałem nawet, że jesteś taka, że przychodzisz ze swoim notysikiem nawet. I w tym notesiku notujesz. Mam te notesiki, są notesiki, jest notesik. Dzisiaj też mam jakiś notesik ze sobą. Okej. Więc generalnie zawsze jest notesik. Czyli zawsze przygotowana. Tak, i długopisik. Najlepiej zmazywalny. I to jest twoim zdaniem plus tego wszystkiego, czy raczej to ci w pewnych momentach przeszkadza? Wiesz co, wydaje mi się, że to mi całe życie pomaga. Ja tak funkcjonowałam od zawsze, nauczyła mnie tego mama. I tylko ja myślę, że to trochę pogłębiłam. To jest na innym levelu niż mama mi to pokazała. Natomiast tak kreuję i kontroluję swoje życie, swoje etapy, swoje cele, zadania, więc wydaje mi się, że jest mi to bardzo potrzebne i bardzo mi to pomaga. I chciałbym właśnie tutaj postawić kropkę na tym, że zdarzyło się, że czytałem komentarze, do których też wrócimy, odnośnie jakby tutaj definiowania twojej pracowitości i jakby ja wiem, ty teraz to powiedziałeś, że jesteś po prostu pracowita i tutaj warto postawić kropkę, bo uważam, że to jest bardzo ważna cecha. Dziękuję. I to jest bardzo ważny etap twojej kariery. No i właśnie, odnośnie pracowitości, bo wiem też, że współpracujesz
z naprawdę dobrymi ludźmi, jeśli chodzi o muzykę. Bo tutaj współpraca, jeśli chodzi o wokal, z moim zdaniem z najlepszą trenerką w Polsce, absolutnie. Kasia Rościńska. Kasia, pozdrawiamy. Tak, z kolei twoje single, które już możemy usłyszeć, powstały w Finlandii. Tak. Na World Song Camp, dobrze powiedziałem? Tak, tak, z producentami dobrze. Ze Skandynawii, takimi mm-hmm. topowymi. Jakby tutaj jest kolejny etap, że ty wybierasz sobie, myślę, że świadomie, mm-hmm. tych ludzi, takich najlepszych z tej górnej półki, mm-hmm. żeby twoja muzyka i twój głos mm-hmm. stanowiły taką jedną spójną całość. I to też słychać. No i powiedz mi, bo obserwujemy twoją karierę od zeszłego roku, mm-hmm. kiedy pojawił się ten twój debiutancki single tak. Solo, mm-hmm. później było Boys Like Toys, było Rodeo i tak. teraz jest Karamia. Tak jest. I powiedz mi, jak ty mm-hmm. uważasz, co ty uważasz, że co się najbardziej zmieniło w tobie, w twoim podejściu do muzyki, do twórczości? Wydaje mi się, że generalnie staram się rozwijać, staram się być coraz lepsza w tym, co robię. Mm-hmm. I też przebywając w różnych studiach, czy w Finlandii, czy w Rumunii, na ostatnim moim songwriting campie, czy w Polsce również, jakby bycie w studio z tak niesamowitymi, utalentowanymi ludźmi, samo robi robotę. Mhm. Ja staram się być trochę jak gąbka, która po prostu pochłania to, co może najlepsze z pokoju, w którym jest i po prostu uczy mhm. się. Ja myślę, że człowiek całe życie się uczy i całe życie może się rozwijać, więc mam nadzieję, że po prostu idzie mi coraz lepiej i będzie szło coraz lepiej i ja też strasznie kocham to, co robię. Jest to dla mnie niesamowita przyjemność, naprawdę. Więc bycie w studio i rozwijanie się, czy nawet na zajęciach z Kasią, mhm. czy z Adasiem, bo też z Adasiem pracuję, to jest dla mnie niesamowita przyjemność, bo czuję, że jestem w miejscu, w którym zawsze chciałam być i robię to, co kocham, więc mam nadzieję, że będę się rozwijać dalej i że tak, jak, tak jest, że tak mhm. to zauważasz i za to ci też dziękuję. I myślę, że to tylko początek jeszcze tego rozwoju. Mhm. A właśnie to jest świadomy wybór, że stawiasz tutaj na producentów, którzy gdzieś tutaj mhm. tworzą to wszystko, to twoją muzykę. I jakby to jest świadoma decyzja, że ty teraz pracujesz i uczysz się, ale mhm. myślisz, że kiedyś staniesz za sterami i sama po prostu będziesz taką blanką samosią i będziesz robiła, odpisała teksty, muzykę, czy raczej jesteś mhm. na razie z daleka od tego? Wiesz co, ja w ogóle jestem mega wdzięczna, że mam takie możliwości pracowania z takimi niesamowitymi ludźmi, z takimi talentami. To daje naprawdę niesamowite możliwości. Natomiast jeśli chodzi o tworzenie wszystkiego, wiesz co? Chciałabym to robić. Mhm. Chciałabym to robić. Myślałam nad tym nawet już dawno, dawno temu, żeby zacząć uczyć się kompowania wokali i tak dalej, i tak dalej. Poniekąd już to potrafię, bo dużo tego obserwuję i też bardzo lubię być... Ja jestem generalnie cały czas z producentami w studio, jeśli pracuję nad czymś i tak samo z songwriterami, po prostu pracujemy cały czas razem. Mm-hmm. Więc lubię być na każdym etapie właśnie tego tworzenia. Więc wydaje mi się, że już trochę podpatrzyłam, jak to się robi, co tam się dzieje za sterami. Natomiast jestem otwarta. Tak jak mówię, chciałabym się rozwijać i robić coraz więcej. Mhm. Masz też piękny czas, bo jesteś bardzo młoda i wszystko, co najlepsze jeszcze przed tobą. I to jest taki wiek, że wiesz, bo ty właściwie masz 24 lata? 4, tak, jeszcze. Lata. No właśnie, to jest piękny wiek i jakby do wszystkiego, bo często są jakieś wymagania, że młody artysta powinien najlepiej wszystko sam robić, że to stanowi jego wartość. Ja myślę sobie, że to trochę jest takie podejście bez sensu, no bo tak naprawdę nie każdy może czuć taką potrzebę, nie każdy od razu ma coś takiego, że jest w stanie skomponować wszystko. Tak, po prostu, że wiesz, że ja uważam, że niepotrzebnie są jakieś takie wymagania, które już się kreuje, że powinna dawać się właśnie tą swobodę. Każdy ma wybór. Oczywiście. Dajmy ten wybór każdemu. Mnie zawsze ciągnęło najbardziej w stronę live show, w stronę kreowania live show. To jest miejsce, gdzie faktycznie mogłam powiedzieć, że robię wszystko. Od choreografii, którą układam wspólnie z moją choreografką, i od wizuali, które też jakby kreuję z osobami. Nigdy nie zostawiam tego, o zróbcie jakiś tam wizual, tylko siedzę i razem to wspólnie robimy i rzeźbimy. Do strojów, które też wspólnie podsyłam, wymyślam i kreuję. Więc jakby to są, czy nawet looków makijażowych. No mówię jakby konkretnie o wszystkich rzeczach. I tutaj faktycznie na tym polu uwielbiam spełniać się
całościowo i robić wszystko. Mieć wszystko pod kontrolą. Właśnie to jest ten mój control freak, który po prostu tam wjeżdża zawsze na maksa. Natomiast w studio uczę się. Uczę się robić coraz więcej. Ja generalnie gram na gitarze. Od dawna, ale dawno na niej nie grałam, ponieważ mam długie pazury i nie mam czasu, ale muszę do tego powrócić, bo bardzo bym chciała. Kiedyś komponowałam na gitarze, więc chciałabym do tego na pewno wrócić. Myślę, że to też może trochę popchnie mnie w stronę tworzenia więcej w studio, nie tylko śpiewania, pisania, ale też tworzenia jakby muzy. Mogę stwierdzić, że twoje serce to jest muzyk. Tak. Tak, moje też. Teraz powinno, wiesz, Ewa Bęby lecieć. Moje serce to jest muzyk. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. A powiedz mi, bo powiedziałeś też o tym live show. I to, kiedy obserwowałem udział twój w preselekcjach, jak występowałaś do Eurowizji, to było show, które było, można powiedzieć, w stosunku do tego, jak było ostatecznie, dość skromne. I było widać, jaki duży progres zrobiłaś, jeśli chodzi o taniec, chociażby o wokal, to też oczywiście warto to wspomnieć. Ale ten taniec, powiedziałaś o live show. Tak. Powiedz mi, czy taniec to też jest twoja pasja i to jest pasja, którą odkryłaś, czy jest od zawsze? Totalnie, to jest pasja od zawsze. Ja od kiedy pamiętam, tańczyłam. Jak byłam mała, miałam chyba 4 lata, to zaczęłam tańczyć w takich grupkach, nie wiem, czy kojarzysz disco dance. Są takie dzieciaki, grupki dzieciaków, które tańczą taką jedną wspólną choreografię. Są mistrzostwa tego, to jest bardzo, bardzo znane jakby w środowisku tańca. Że młode dzieciaki tak zaczynają zazwyczaj. Potem się to przeradza czy w hip-hop, czy w latino i tak dalej, i tak dalej. Więc ja zaczynałam jako tancerka disco dance malutka. I tak to się wszystko zaczęło w sumie. Od małego byłam na sali, na próbach i tak dalej, i tak dalej. Też kochałam akrobatykę, więc chodziłam na akrobatykę. Dużo uprawiałam generalnie sportu, więc myślę, że to dużo mi pomogło. I to też już widać w najnowszym teledysku Karamia, w którym coś świetnie tańczysz. Wyglądasz jak $1,000,000 do tego, ale jakby to też od samego początku stawiasz. I myślę, że tego często media nie mówią, bo mam wrażenie, że trochę media mają do ciebie taki dość dziwny stosunek, nie wiem skąd on się bierze. Might be. Że właśnie już od samego początku stawiasz na pewną jakość, że wszystko jest u ciebie spójne, że stawiasz na super taniec, żeby to super wyglądało. Teledyski są bardzo dobre. Widać, że to są też wysokobudżetowe produkcje. I jakby nie stawiasz tutaj na to, żeby było cokolwiek, tylko jesteś świadoma, że chcesz zrobić coś albo na 1000%, albo w ogóle. Tak, to jest też bardzo, bardzo fajne i nie zdarzyło mi się, że słyszałem jakąś rozmowę z tobą, że ktoś by to podkreślił. A ja uważam, że warto to podkreślić, że jak po prostu coś robisz, to robisz to, jak to się mówi, albo grubo, albo wcale. Albo wcale. I tak trochę jest. Więc ja też ci tego gratuluję, bo to też musi być jakaś pewna świadomość tego, co chce się osiągnąć. Że jak chce się po prostu zrobić coś dużego, to po prostu automatycznie idzie się w tą stronę. Fajnie też, że masz ludzi, którzy pomagają ci w tym wszystkim. Absolutnie. Jestem mega wdzięczna za całe wsparcie i za team, który mam naprawdę. I to właśnie też w wytwórni widać, jak bardzo w ciebie wierzą i jak bardzo dużo dają, uskrzydlają cię. Tak, ty możesz zdecydowanie. Robić więcej. No i pozdrawiam właśnie, i dziękuję. I właśnie chciałbym teraz odwołać się do zdania, które już pojawia się, a mianowicie takie. Mówi się już o tobie. Międzynarodowo rosnąca gwiazda na scenie pop. To znaczy, że jest apetyt na więcej? No pewnie, że tak. Come on. Pewnie, że tak. Od zawsze moje marzenia były ogromne, więc ja też od zawsze wiedziałam, że żeby je spełnić, będę musiała bardzo ciężko pracować, bo konkurencja jest ogromna. Tym bardziej na świecie. Więc jeszcze też dużo pracy przede mną i dużo zadań. Natomiast idzie wszystko w dobrym kierunku. Jestem mega szczęśliwa, jak to się wszystko dzieje, toczy i tak. A powiedz mi, bo powiedziałeś, że od zawsze wiedziałeś, czyli od zawsze myślałaś o tym, że Polska to będzie za mało, jeśli chodzi o twoją muzykę, o twoją ekspresję. Czy Eurowizja pozwoliła ci myśleć o tym tak, że ty masz szansę na więcej? Od zawsze. Od zawsze. Od zawsze. Od zawsze tego chciałam. Od zawsze o tym marzyłam. Ja nigdy nie myślałam o Eurowizji, nigdy tego nie planowałam. To była naprawdę spontaniczna, autentycznie decyzja mojego teamu. Natomiast ja od małego kochałam obserwować Britney Spears, Madonnę, Jacksona, George'a Michaela i Backstreet Boys i tak dalej. Po prostu gapiłam się w telewizor jak zahipnotyzowana i zawsze ich naśladowałam i zawsze tego chciałam, więc zdecydowanie zawsze było to moim marzeniem.
To, a jesteś bardziej z tych osób, która marzy, czy bardziej z osób, która spełnia swoje marzenia? Czy rozmyślasz o marzeniach, co by to zrobić, odkładasz je, czy jesteś taka, że jest marzenie, jest realizacja? Chciałabym myśleć, że to drugie, że jednak je spełniam. Myślę, że marzenia są po to, żeby je spełniać, żeby za nimi gonić. Oczywiście trzeba też wiedzieć, że żeby to zrobić, to trzeba naprawdę ciężko pracować. Ja to strasznie podkreślam zawsze, ale taka jest prawda. Ale z drugiej strony, jeśli kochasz coś robić, to ta praca nie jest taką pracą, ciężką pracą mozolną i tak dalej, tylko to jest coś, co kochasz, więc jest to przyjemność. Czyli tutaj jakby w tym, co robisz, to najważniejsze jest to spełnianie tej pasji, realizacja, a jakby pieniądze to jest druga kwestia. Nie myślisz odwrotnie. Kompletnie. Nigdy nie myślałam takimi kategoriami. Nigdy. Okej, okay. I właśnie powiedziałeś o tym, że od razu coś robisz, o tej pracowitości i tak dalej. A jaki masz stosunek do tego, kiedy dziennikarze zadają te pytania, jesteś bardziej wokalistką, jesteś tancerką, jesteś influencerką, celebrytką, lubisz takie pytania? Nie mam nic do nich, do tych pytań, natomiast czy je lubię? Nie wiem, nie wiem, kompletnie nie myślałam o tym nigdy, nie przeszkadzają mi. No bo ja jakby zadałem to pytanie z myślą o tym, co też mówisz, o tej twojej pracowitości, o to, że wszystkie, które masz marzenia, postanawiasz je po prostu realizować. Gdy ktoś ci zadaje takie pytanie, które jest trochę dla mnie od czapy, to zastanawiam się, jaki ty masz stosunek do tego, że wiesz, że ktoś nie zada ci od razu pytania, jak to jest, nie wiem, wzmocniłaś swój wokal, jak nad tym pracowałaś, tylko w zasadzie influencerka, celebrytka, takie wiesz, szufladkowanie. Wiesz, to cię nie męczy. Ja generalnie cenię ładne pytania. I mądre pytania, więc dziękuję ci za nie. natomiast do innych też nic nie mam, bo wiem, że jestem w środowisku show biznesu i takie pytania też są. I po prostu deal with it. Wiesz, o co chodzi? Tak, do siebie mówię, więc so I deal with it. Jakby po prostu odpowiadam to, co umiem najlepiej, jak umiem najlepiej. I tyle. Tyle. A powiedz mi, bo twoja kariera, można tak powiedzieć, że były momenty, kiedy byłaś bardzo, tak wiesz, wszystkie oczy były skierowane na tobie. To był zeszły rok, wokół ciebie się działo bardzo dużo. I po prostu wszyscy chcieli z Blanką robić wywiady, spotykać się. Po prostu twoja wartość rynkowa była ogromna wtedy i duże zainteresowanie. Nadal uważam, że jest ta wartość. Niemniej jednak, czy przyszedł taki moment, kiedy to zainteresowanie spadło? I że ty jakoś to wpłynęło na ciebie, na jakieś twoje wyobrażenie o tym, co dalej? Wiesz co? Nie miałam takiego odczucia kompletnie przez to, że cały czas pracuję chyba. Wydaje mi się, że przez to, że cały czas pracuję i też był kolejny single od razu po Eurowizji tak naprawdę. Rodeo poradziło sobie świetnie, z czego jestem mega, mega happy i też za granicą. I byłam w stanie zrobić fajny promotor właśnie w Finlandii między innymi i świetnie radzi sobie w Czechach i w paru jeszcze innych krajach, więc dla mnie mega, jestem totalnie zadowolona i teraz kolejny nowy singiel, więc jakby ciśniemy dalej. Ja robię to, co kocham, wszystko idzie zgodnie z planem, także nie miałam takiego odczucia, ani też przez to nie miałam jakby pewnie jakiegoś gorszego momentu, czy coś takiego. No bo właśnie stąd moje pytanie, dlatego że Eurowizja jest takim momentem, kiedy wszystko się tak, wiesz, dzieje. I że dla wielu jest to trampolina. To jak rozmawiałem z Bartkiem Królikiem, który startował, to był początek, nie wiem, to był 2003 rok, czy drugi. I startowali w preselekcjach. To był zespół Sisters. I oni nie byli jeszcze znani, wystąpili na preselekcjach. I po udziale w preselekcjach tylko, nagle po prostu był wielki szum wokół tego zespołu. Super. I stąd było to moje pytanie, że jakby to jest takie narzędzie, które daje po prostu wielkie możliwości. Wiesz, o co chodzi. I czy przychodzi taki moment na to, że nagle jest jakaś chwilowa cisza. I dobrze, że o tym powiedziałaś. Cieszę się, że do tego miałaś takie podejście, bo myślałem, że coś takiego może spowodować, że coś się załamie, zadasz pytanie sobie, czy coś robi nie tak, że nagle jest cisza. Ale cieszę się, że wspomniałaś o tych utworach i o tych, jak sobie one radzą w innych krajach. Nie miałam takiego momentu. Myślę, że naprawdę przez to, że tak jak mówię, cały czas pracowałam i nawet ciężko mi było wziąć wakacje. Jestem dalej nie dowakacjonowana. Okay. Dowakacjowana. Nie wypoczęta. I się coraz przykrej. Tak, ale właśnie powiedziałaś o tym, jak sobie twoje utwory poradziły. I mam tutaj zapisane, jak one sobie radzą w internecie. Utwór solo, 67 milionów
67 milionów wyświetleń na YouTube. 120 milionów odtworzeń globalnie. Boys Like Toys, 7 milionów na YouTube. Rodeo, prawie 7 milionów na YouTube, ale 11 milionów odtworzeń na całym świecie. I jeszcze sprawdziłem sobie w serwisie Spotify, masz 800 tysięcy słuchaczy na Spotify, gdzie czołowi polscy artyści, którzy mają kilka albumów, tam nie wiem, 1,5 miliona. Wiesz, o co chodzi? To jest, to jest wielka liczba, którą można się trochę zachłysnąć, no nie? Dzięki. Bo wiesz, to już się, już na początku, ty jeszcze nie masz albumu, masz single, tak. A już masz po prostu takie wyświetlenia. Dzięki. Dzięki, cieszę się. Ja się cieszę, że ludzie słuchają, że ludzie lubią to, co robię, bo to widać właśnie w liczbach i widzę to dzięki moim fanom, którzy do mnie piszą, których obserwuję nawet, te fanpage'y wszystkie i tak dalej. Jest to dla mnie mega, mega miłe i cieszę się, że moja muza po prostu no leci. Właśnie, tak, bo jakby to, te wszystkie liczby, to jak faktycznie twoje utwory są słuchane, to jak słuchacie też w stacjach radiowych, chociażby nawet twój utwór solo trafił na listę Wielkiej Brytanii, przecież pojawiłaś się tam... To było niesamowite tak, dla mnie, to był chyba tylko jeden tydzień, ale mimo wszystko się pojawiłaś, gdzie wcześniej udało się to tylko Edycie Górniak. Tak. I jak to się ma do tego, kiedy... Tak dużo jakichś komentarzy pojawia się na temat właśnie twojej muzyki i tak dalej, że jednak to jest dla mnie trochę niespójne z tym, jak to jest słuchane. I zastanawiam się, czy te po prostu komentarze to są po prostu takie chyba trolle po prostu, nie? Wiesz co? Jaki masz stosunek do tego? Ja już nie mam żadnego stosunku po Eurowizji do tego. Okej. Kompletnie. Jakby... staram się kompletnie o tym nie myśleć, naprawdę, autentycznie. Tak jak zawsze wspominam w wywiadach i taka jest prawda, miałam jakieś gorsze momenty wtedy, ale to już nigdy nie wróciło. I naprawdę kompletnie o tym nie myślę. Staram się skupiać na tych pozytywnych. I też jestem świadoma tego, że robiąc muzę, wypuszczając muzę, dając ją światu, no czekasz na tą opinię tak naprawdę. Więc może nawet nie tyle, że czekasz, ale... dostaniesz tą opinię, czy tego chcesz, czy nie. Dobrą i złą. No nie wszystkim się wszystko podoba, więc jestem tego absolutnie świadoma i robię to, co kocham dalej dla moich fanów, dla ludzi, którzy to kochają. I tyle. No tak, ale to też nie jest tak, że w internecie są tylko negatywne komentarze. Ale mam też jeszcze, ale mam też jedno pytanie odnośnie tego, czy właśnie to, co się działo wtedy, i to był myślę, że bardzo smutny moment, kiedy właśnie trafiło ci się tak dużo złych rzeczy i uważam, że to było mega, mega słabe. Ale powiedz mi, czy właśnie ten moment spowodował coś takiego, że kiedy ty wchodziłaś i sprawdzałaś komentarze, to miałeś jakieś takie poczucie, że boisz się sprawdzać, co piszą? Czy jakby spowodował... Tak. Było tak, nie chciałam sprawdzać. Nie chciałam. Zobaczyłam parę i mówię, I don't want to know. Wolę nie wiedzieć, będę lepiej spać. Więc był moment, że po prostu nie wchodziłam. Albo starałam się nie wchodzić. Gdzieś tam nieraz coś tam przeklinam, no bo jednak ciężko było tego nie zrobić, ale starałam się naprawdę nie czytać. I też mój team cały czas sprawdzał, czy ja czytam. Cały czas mnie pytali, co robisz? Nie siedzisz przypadkiem na telefonie? Ja mówiłam, nie. Więc, ale też... Naprawdę, byłam tak zajęta tuż po preselekcjach. Ja tuż po preselekcjach poleciałam na ten songwriting camp, na którym napisałam Rodeo i Karamie, między innymi, bo jeszcze parę innych, ale o tym później. Więc ja byłam strasznie, strasznie zajęta. Także to też mnie uratowało. Okej. Bo właśnie a propos tych komentarzy, nie chciałem do tego momentu wracać, bo każdy twój wywiad było właśnie pytanie o ten hejt i tak dalej. Uważam, że chciałbym się po prostu w tym wywiadzie skupić głównie na muzyce. Ale właśnie też jeszcze a propos komentarzy, to zdarzyły się komentarze takie i im dalej prześledziłem sobie uważnie wszystkie te twoje 4 utwory na YouTubie głównie, sobie sprawdzałem te komentarze. I im dalej, im nowszy singiel, tym coraz więcej naprawdę bardzo takich ujmujących, takich naprawdę super komentarzy, uskrzydlających. I są na przykład takie komentarze, które jasno mówią o tym, że ludzie zauważają twój ten progres. I już o tym rozmawialiśmy, że zauważają twoje postępy, to w jaki sposób ty się prezentujesz, w jaki sposób ty śpiewasz. To jest też fajne, że ludzie zaczynają to doceniać, więc ja myślę, że przyjdzie taki moment i życzę ci tego, że odczaruje się to i że ty po prostu z wielką chęcią będziesz zaglądała na te komentarze. Ale ja zaglądam już. Zaglądam. Tak, teraz lecę. Teraz już lecisz. Wjeżdżam tam, wiesz, pływam w tych komentarzach teraz. Okej. Czyli po prostu jesteś też taka, że sprawdzasz, że nic ci nie umknie. Um.
smugi mi na pewno trochę, bo jest tego trochę, ale staram się sprawdzać. Teraz zdecydowanie, przy nowszych singlach sprawdzam komentarze, czy też na Insta i tak dalej, staram się odpisywać, staram się też być connected z moimi fanami bardzo. Chciałabym, żeby to czuli, że ja jestem, że z nimi rozmawiam i że słucham ich, że widzę, co piszą i to jest dla mnie też ważne. No tak, myślę, że to też dla ciebie jako artystki będzie bardzo znaczące, tak, żeby była ta grupa, właśnie te fanpage'e. Tak. No to jest taki też powrót trochę do lat 90., kiedy właśnie to tak, ci odbiorcy tak zaczynali, tworzyły tak, się wielkie grupy. Wspomniałaś o Wielkich Gwiazdach, przecież tak, tak się też zaczynało. Oczywiście. No i właśnie, przejdźmy do utworu Cara Mia. Ukazał się Walentynki, ten utwór Cara Mia. No i właśnie w piosence też Cara Mia pojawia się Baby. Czy jest. Baby będzie twoim elementem rozpoznawczym, jeśli chodzi o muzykę? Wiesz co, że to nie było zamierzone. Okay. To nigdy nie jest zamierzone, naprawdę. Więc ewidentnie coś mnie ciągnie do tego słowa. Okej. I też zaczyna się w sumie tym słowem. Refren. Tak. Baby, I wanna see ya. Tak jest, dokładnie. Mia. Więc tak. Wszyscy mi piszą teraz, widziałam na TikToku, jak to baby, jak nie baby, co to ma być w ogóle, dlaczego ja śpiewam baby, a nie baby. Więc, ale myślę, że baby to było solo. Idziemy dalej. Idziemy teraz trochę w baby. Ale jakby i tak utożsamia się dalej z wizerunkiem baby. Okay. Bardzo mi się to podoba. A czy powiedz mi, czy Bejba to już jest coś takiego, co wokół ciebie jakbyś towarzyszy? To jest jakby twój trochę pseudonim, mam wrażenie, taki drugi. Tak. No i właśnie powiedz mi, czy w życiu prywatnym zdarza się, że twoje imię zostaje... Totalnie tak. Okay. Totalnie czyli tak. Czy to się przenosi na życie prywatne? Absolutnie. Okay. Codziennie. Powiedziałaś też, że było Bejba, teraz jest Baby. Czy pójdziemy dalej o krok i będzie kiedyś w twojej piosence kochanie słowo? Czy będziesz śpiewała po polsku? Wiesz co, ja nigdy nie mówię nie, natomiast ja nawet napisałam jakąś piosenkę lub dwie po polsku. Ja je mam w szufladzie, one sobie tam siedzą i leżą i w moich dodatkach głosowych. Natomiast na pewno nie teraz. Okay. Na pewno nie teraz. Nie wiem, czy kiedyś. Być może nie. Być może też nie. Generalnie skupiam się na tym, co lubię najbardziej. Więc śpiewanie po polsku nie należy na razie do tego jeszcze. Do tej grupy. W moim wydaniu oczywiście, tak. Jasne. A powiedz mi, bo w piosence Cara Mia śpiewasz My Cara Mia, no to znaczy, że to moje kochanie. Czy możesz powiedzieć, że jest ktoś w twoim życiu, kogo możesz tak nazwać? Nie. Okej, powiedziałeś to z takim nie, że z nadzieją, że przyjdzie? Wiesz co, generalnie... Otwieramy linię telefoniczne. Nie otwieram żadnych linii. I'm busy. Natomiast, wiesz co, ja jestem... Nie jestem zamknięta, ale też nie jestem otwarta. Więc generalnie jestem zajęta, po prostu. Nie mam za bardzo czasu na... na jakieś randkowanki. Okay. Za bardzo. Jasne. Dobrze. Kropka. Odnośnie teledysku, bo już wspomniałem o tym, o tym teledysku, że wyglądasz tam jak miliony monet, będę to powtarzał, bo uważam, że tam po prostu ruszasz się znakomicie, wyglądasz znakomicie. W ogóle też jest ciekawa historia, bo zaczynasz jako kelnerka, a później jesteś po prostu wielką tam gwiazdą występującą, tańczącą. No właśnie, ten teledysk. I czytałem też o tym teledysku, że chciałaś też tym klipem pokazać to, że to jest opowieść o odwadze, transformacji i odnajdywaniu pewności siebie. Tak. I chyba ty trochę od zawsze to robisz, że starasz się właśnie motywować do tego, żeby spełniać marzenia, być sobą. Tak, tak jest? Absolutnie tak. Nauczyła mnie tego moja mama, mój tato również. Dali mi dużego boosta do tego, żeby robić to, co się kocha i iść właśnie za marzeniami. Więc tak jak mówisz, staram się być odważna w tym, co robię. I też to też jest znaczące, bo ty wykorzystujesz swoje zasięgi, swoją popularność do tego, żeby właśnie nakłaniać ludzi do tego. Zakładam, że twoja grupa odbiorców to też są bardzo młodzi ludzie. Tak. Którzy mogą wątpić w siebie, w swoje ja. I ja dostaję dużo pięknych, przepięknych naprawdę wiadomości. W stylu bardzo dajesz mi dużo odwagi, pomogłaś mi, dziękuję, że się nie poddałaś. W tych ciężkich chwilach, to daje mi dużo motywacji, więc dostaję takie wiadomości i to robi mi zawsze
nie tylko dzień, ale po prostu rok, bo to jest wspaniałe i niesamowite i cieszę się, że tak jest. Mhm. W piosence Cara Mia jest też nawiązanie do państwa Włochy. Mój jest po włosku, ale drugi też temat to, że ty pojawiłaś się w pewnym teledysku ze włoskiego zespołu The Colors. I występujesz tam jako instruktorka fitness. Tak. Znowu wyglądasz jak milion dolarów, chociaż tam wyglądasz jak po prostu super tancerka. Dziękuję, tak. No właśnie, jak to powstało, ta współpraca? Czy ta współpraca ma szansę pójść o krok dalej? Bo zobaczyłem, że tam jest duże zainteresowanie tobą, jeśli chodzi o komentarze. Dzieje się tam, tak, zapatrzyłam. W ogóle jak to super się zaczyna. Zaczyna się napisem od razu, że tam jesteś ty po prostu wskazana, nie? Tak jest. Chłopaki są naprawdę niesamowici. Mm-hmm. Niesamowici. Są tak kochani, tacy mili. Super, naprawdę. Mm-hmm. Naprawdę mogę same dobre słowa o nich powiedzieć. I ta współpraca, ja dowiedziałam się o tym dosłownie kilka dni przed. Zostałam zapytana, czy chciałabym to zrobić. Od razu powiedziałam, tak, 100%, lecę, robimy co chcecie, ja lecę. Lecę to robić, bo bardzo mi się podobało Italo Disco. Come on, wszyscy znają Italo Disco. No tak. To był ogromny hit i we Włoszech, i w Polsce, więc i w jeszcze innych krajach latem. Więc od razu wiedziałam, że chcę to zrobić. Mm-hmm. Poznałam ich tam na planie, zakumplowaliśmy się, potem poleciałam do Sanremo wspierać ich tam na festiwalu. Wyjątkowym festiwalu. Bardzo wyjątkowym, w ogóle niesamowite przeżycie, przepiękny festiwal. Całe miasteczko zamienia się w po prostu w taki plac zabaw trochę festiwalowy. Mega doświadczenie. Więc super. Cieszę się, że to mogło nastąpić. A czy pójdzie krok dalej? Nic nie mogę powiedzieć, ja nie wiem. Okej. A powiedz mi, bo jest już czwarty singiel, zakładam, że powiedziałaś już też o tym, że szykują się nowe. Tak. Czy szykujesz jakiś album długogrający, czy raczej będzie singlowo? Tak. Szykuję album najprawdopodobniej w tym roku. Mhm. Zobaczymy, ale myślę, że tak. Mhm. Że tak, że to już tuż. A powiedz mi, jeśli miałabyś powiedzieć o tym, co jest twoim największym muzycznym marzeniem, to co to by było? Grammy. Grammy? No. Ale nagroda czy występ? To i to, okej. Okay. Słuchaj, to w tym miejscu już ci tego życzę. Dziękuję. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo z reguły twoje występy to są jakieś takie pojedyncze występy na różnych tam eventach, ale czy będzie twoja trasa koncertowa taka większa, żeby zobaczyć to, w czym ty czujesz się najlepiej, bo śpiewanie, tańczenie, super wyglądanie, więc to jest jakby twoje naturalne środowisko. Kiedy to będzie? Czy to się wydarzy? Będzie na 100%, będzie w tym roku, być może będą dwie. Dwie trasy? No. Wow, czyli pewnie jakaś wiosna, jesień. No, to wspaniale. Będę wszystko ogłaszać, będę wszystko informować soon. Very soon. Okej. Okay. Czyli to już będzie naprawdę ten gruby temat. Tak. I tam pewnie też pojawią się nowości od ciebie. Tak, myślę, że tak. Mhm. Super, powiem ci, że gratuluję ci odwagi bycia sobą, odwagi w spełnianiu marzeń. Dziękuję. Wiem, że jesteś naprawdę super osobą. Dzięki. I zawsze uśmiechniętą. Dzięki. I z tym serduszkiem po prostu. Jest mi mega miło. Mam nadzieję, że dotrzesz do jeszcze więcej osób. Dziękuję. I że to Grammy. Mega miło cię poznać, naprawdę. Tak, mi ciebie też bardzo. I że to Grammy to sobie wymarzyłaś i że to się wydarzy. Moją gościnią była Jay Blanka. Bardzo ci za to dziękuję i dziękuję. Do zobaczenia na pewno. Do zobaczenia.